gratulacje za ten pościg, za walkę, za emocje. Nie chcę powiedzieć, że jesteś takim cichym bohaterem, ale tak jak rozmawialiśmy, to chyba nikt się nie spodziewał, że Grota pokonasz. A jak to z twojej perspektywy teraz na chłodno wygląda zupełnie? Bo wiem, że zawsze się walczy. Ja myślę, że tu jest czterech bohaterów, pięciu bohaterów, bo czterech zawodników wystąpiło w meczu i trener, który przede wszystkim wierzył w nas od początku do samego końca. Z jednej strony to wygląda tak, że przegraliśmy 8 meczów z rzędu z Działdowem, 8 pojedynczych, licząc te z pucharami, a mimo wszystko on cały czas wierzył, cały czas z nami walczył i byliśmy w stanie odwrócić losy tego meczu. Ja gdy patrzę, jak gra Panos przy 0-2 w wieku 44 lat, jak biega, jakie gra piłki, jak walczy, jak oddaje całe serducho za tą drużynę, to mi nie zostało nic innego niż zostawić jeszcze więcej niż sam mam przy tym stole i z takiego wyszedłem założenia. Zagrałem dobrą partię, nie wiem czy ktoś się spodziewał czy nie. Ja wiem, że statystyki nie grają, wiesz, rankingi też nie, my o tym zawsze powtarzamy, ale tak zupełnie na chłodno z dystansem, wiesz, zawsze przed pojedynkiem, przed meczem każdym się mówi, no dobra, faworytem będzie pewnie ten i ten, więc faworytem był Grot. Ale ja z Grotem mam w miarę równe statystyki, ja z nim już 2 razy wygrałem, on ze mną chyba 3 albo 4 i zawsze mecze są na żyle, także ja wiem, że on jest 20 na świecie i fajnie, ale... Rankingi nie grają. Rankingi nie grają, ja podchodzę do każdego meczu, nie ma dla mnie znaczenia jaki zawodnik ma ranking, podchodzę jak do równego sobie i po prostu walczę. No i myślę, że muszę uwzględnić tutaj Gina, który siedział 3 godziny na ławce, wstał i zagrał fantastycznego debla, który był najważniejszym meczem dla nas w tym sezonie i naprawdę udźwignął tą presję i grał z wielką radością, fantazją i z polotem i szapoba dla niego naprawdę. Ja myślę, że ta jego energia przełożyła się też bardzo na energię, którą dopiero wytworzył dzięki temu w sobie Miłosz, bo sam dobrze wiesz, że Miłosza nie często oglądamy nawet w pojedynkach singlowych, kiedy on biega, krzyczy, skacze, cieszy się, klepie kolegę po ramieniu, a tu tak było właśnie. Tak, ja myślę, że Miłosz też poczuł się odpowiedzialny w tym momencie za tego debla, bo on gdzieś tam już był w grze, grał ostatnimi czasy bardzo dobrze i to też go trzymało cały czas przy walce i przy tej gotowości. I no, trzeba powiedzieć, że to co Miłosz grał w debla, no to w porównaniu do singla to naprawdę no, grał fantastycznie w debla. Naprawdę, nie wiem, na palcach jednej ręki można policzyć jego pomyłki. Także no, świetnie. No, jestem dumny z całej drużyny, naprawdę.